Cześć, w dzisiejszym filmie będzie coś trochę innego niż ostatnio. Dzisiaj przestał mi działać mój multisensor do zbierania danych środowiskowych, który zbudowałem jakieś 2 lata temu. Jest to taki czujnik, który mierzy jakość powietrza, temperaturę, ciśnienie, wilgotność i ilość światła. Musiałem go zdemontować i zabrać do serwisowania. I postanowiłem przy tej okazji pokazać Wam, czego użyłem. No może to kogoś zainspiruje, tak? Projekt jest bardzo prosty, całość jest oparta o ESPHome i jest to projekt dla absolutnie początkujących ludzi w temacie Home Assistant i ESP. Myślę, że zaawansowani użytkownicy raczej nie znajdą tu dużo dla siebie, bo jest to naprawdę prosty projekt. W tym filmie postaram się pokazać Ci, jak step by step złożyć taki czujnik jak mój. Zapraszam. No dobra, na początek, jak już wspomniałem, projekt jest oparty o ESPHome. A czym jest ESPHome? ESPHome to jest generalnie taki firmware, który możemy wgrać na różnego rodzaju urządzenia z chipem ESP i wykorzystać gotowe, tak naprawdę template'y, gotowe już biblioteki do tego, żeby zbudować sobie, nie wiem, własne jakieś urządzenie czy cokolwiek innego. I zobaczcie sobie, jaką ilość tak naprawdę czujników już mamy tutaj obsłużonych, z których możemy korzystać. No jest tego naprawdę cała masa, od jakichś czujników temperatury, ciśnienia, czegokolwiek innego, czy właśnie jakości powietrza, tak, ten SPS30, którego ja wykorzystałem. I korzystając z tego ESP, wgrywając to na dowolną płytkę z chipem ESP, mamy od razu gotowe podłączenie do Home Assistanta przez API Home Assistant, dlatego jest to takie fajne rozwiązanie. No i dobra, jak zacząć z ESPHome? Przede wszystkim musimy sobie zainstalować dodatek ESPHome do Home Assistanta, to nam bardzo ułatwi całą zabawę. I zaczynamy od tego, że wchodzimy do konfiguracji, następnie integrację, dodaj nową, szukamy ESPHome, no i instalujemy. Tak, ja już mam zainstalowane, dlatego tu już mi się nie wyświetli konfiguracja, jak sobie zobaczycie, tutaj już mam, tak, kilka jakichś urządzeń dodanych. No i jak już zainstalujemy sobie tutaj tą integrację, to na pasku pojawi nam się ESPHome, tak? Czyli nasz panel z poziomu którego możemy kontrolować różne urządzenia. Jak widać, ja jakieś tam miałem na testach i mam między innymi mój Air sensor, który no, w tej chwili leży rozłożony tutaj przede mną, do tego jest offline. I spróbujemy sobie dodać nowe urządzenie, tak? Ja mam tutaj też ze sobą czystą płytkę Wemos D1 Mini, na której sobie będziemy ten czujnik budować, na której też ten mój obecny jest zbudowany. No i dobra, od czego trzeba zacząć? Dodajemy sobie plusikiem nową płytkę, tak, nazwiemy ją na przykład ESP test, Wi-Fi na razie jakiś test, wpiszemy, next. Następnie wybieramy płytkę, którą mamy kupioną, tak? Ja mam akurat właśnie Wemos D1 Mini, czyli tą. Next. I już w ten sposób dodaliśmy sobie nowe urządzenie. Dobra, jak mamy już taką podstawową konfigurację, tak? To teraz ją może przejrzyjmy, zanim zaczniemy jeszcze to instalować. No i tak, zobaczcie. Mamy tu takie rzeczy skonfigurowane właśnie jak hasło jak API key do Home Assistanta, jak hasło do update'ów po Wi-Fi, dane do podłączenia do sieci Wi-Fi. Ja tutaj celowo nie skonfigurowałem tego, bo no, te dane mam po prostu ukryte w tak zwanych secretach. Więc zaraz sobie to skopiujemy z mojego obecnego pliku i Wam pokażę, jak to powinno wyglądać. No dobra, zobaczcie, mamy już skonfigurowane tutaj właśnie Wi-Fi, tak, login i hasło do mojego domowego Wi-Fi jako secrety. Secrety trzymamy tutaj w oddzielnym pliku, jest nawet do niego skrót tutaj w narożniku. No i co? Hasło do właśnie API, tak, hasło do update'ów. Sejwujemy. I teraz możemy przejść do instalacji. jako że to jest pierwsze podłączenie tego urządzenia do naszego ESPHome, to zrobimy to taką, powiedzmy, najprostszą ścieżką, czyli zainstalujemy ten pierwszy raz manualnie. Czyli teraz się kompiluje nasz kod i za chwilę będziemy mogli go pobrać. OK, save, close. No i dobra, mamy pobrane. Teraz, żeby móc zainstalować właśnie tak offline'owo na urządzeniu ten firmware, potrzebujemy pobrać coś takiego, co się nazywa ESPHome Flasher. Link podam w opisie, także będzie można sobie go kliknąć. No i ja już mam oczywiście pobrany. OK, mamy ESPHome Flasher, odpalamy sobie. Tak wygląda. Tutaj jak widzicie, jest też ściągnięty ten plik bin, tak, właśnie z tym firmwarem do naszego Wemosa. No i teraz co? Podłączamy sobie do naszego komputera płytkę z ESP i za chwilę powinien być tu wykryty. Jest na komie 8, tak. Odpalamy sobie, otwieramy sobie ten plik bin. No i cóż, no i klikamy Flash ESP. No i dobra, wygląda na to, że completed. Możemy to teraz zamknąć. Wrócimy do naszego Home Assistanta. No i teraz już nasz ESP test jest online. Możemy sobie zajrzeć w logi, tak, widzimy tutaj połączenie z siecią. Wszystko działa jak należy i teraz już nie będziemy musieli go flashować poprzez jakiś zewnętrzny program, tylko będzie można to zrobić normalnie po Wi-Fi. No dobra, to teraz opowiem Wam może o samym tym moim multisensorze, tak, z czego on się składa. Mamy tak, czujnik temperatury, ciśnienia i wilgotności i to jest czujnik BLE 280. Następnie mamy czujnik luminancji, tak, czyli ilości światła i to jest też gotowy BH1750. Jako czujnik jakości powietrza, czyli tych pyłów zawieszonych w PM, użyłem tego właśnie czujnika Sensirion SPS30. No i dodatkowo dorzuciłem sobie tu jeszcze wyświetlacz, żeby widzieć mniej więcej, co się na tym urządzeniu dzieje. Wyświetlacz standardowo, ten, który prawie zawsze używam, czyli 1,3 cala OLED. I wszystko to jest podłączone po I2C do tego Wemosa D1 Mini. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda. Tu nie ma w zasadzie... A, tu jest jeszcze przetwornica mała, tak? Zasilacz, który z 230 daje nam 5 V. Następnie czujnik temperatury i ciśnienia, który w zasadzie tylko podłączamy do zasilania i wystawiamy i podłączamy go do szyny I2C. Następnie właśnie luminancja i podobnie zasilanie 3,3 V, GND i szyna. W przypadku sensora jakości powietrza jest trochę o tyle inaczej, że on jest podłączony pod 5 V, a nie 3,3, więc trzeba go bezpośrednio z zasilacza zasilić, a dodatkowo, żeby działał na I2C, musi być 4. pin zwarty do masy. No i na końcu mamy wyświetlacz, czyli znowu 3,3 V SDA SCL, tak, do naszego Wemosa, a tu jest na schemacie nasz Wemos. I tutaj też tylko zasilanie, wyprowadzenie 3,3 V, bo on ma tutaj konwerter i potrafi to 3,3 V wyprowadzić z 5, które mu podamy. No i szyna I2C i to jest wszystko. Nie projektowałem nawet do tego żadnej płytki, zrobiłem to na takiej, zobaczcie, no, płytce, powiedzmy, prototypowej, tak, ścieżki sobie gdzieś tam polutowałem cyną. Był to taki szybki projekt z takich, powiedzmy, gratów, które miałem akurat w domu. Natomiast no, już prawie 2 lata wisi na ścianie, na zewnątrz i sprawdzał się całkiem nieźle. No, poza tym, że ostatnio właśnie przestało działać, ale okazało się, że po prostu tutaj mam część czujników na goldpinach wpinanych. No i już troszeczkę zaśniedziały, tak, obudowa nie jest jakoś super szczelna, no bo nie może być z tego względu, że czujnik jakości powietrza potrzebuje dostępu do powietrza. No ale prysnąłem je kontaktem i już wszystko działa jak należy. Dobra. A teraz Wam pokażę właśnie, czego faktycznie w tym, których czujników użyłem, bo one są wszystkie tutaj gotowe do wykorzystania właśnie na stronie ESPHome i sama konfiguracja jest no, banalna, polega na skopiowaniu tak naprawdę przykładów, które tu są. To jest mój czujnik właśnie tych mikrocząsteczek. No i zobaczcie, tu jest gotowa w zasadzie konfiguracja, którą sobie stąd kopiujemy, wrzucamy do swojego skryptu i już w zasadzie od razu dostajemy te dane w Home Assistancie, tak? No bo to się łączy przez API i wystawia do Home Assistanta. To jest jeden czujnik, którego użyłem. Później użyłem właśnie tego BLE 280, o, BME, przepraszam, BME 280. No i to jest taki czujnik właśnie tych trzech wartości: temperatura, ciśnienie i wilgotność. No i znowu konfiguracja jest w zasadzie banalna, tak? Ustawiamy sobie adres, pod którym go mamy, jakie ma być, jak mają się nazywać poszczególne encje w Home Assistancie, jaki ma być interwał update'u danych z tego czujnika. Oprócz tego użyłem jeszcze tego BH1750. To jest z kolei czujnik właśnie światła. No i podobnie, no, cała konfiguracja polega tylko i wyłącznie na skopiowaniu. Dlatego mówię, że to jest projekt no, mega banalny, nie ma tu w zasadzie żadnego jakiegoś projektowania, jest połączenie kilku klocków, których potrzebujemy i możemy sobie dzięki temu ESPHome zbudować naprawdę dowolny czujnik, którego potrzebujemy, tak? No dobra, użyłem jeszcze wyświetlacza, ale to może Wam pokażę już na przykładzie. Wejdźmy sobie w konfigurację może tego mojego już gotowego R-sensora i zobaczcie, co my tu mamy. Mam tu też jakieś tam stałe IP ustawione, żeby się nie zmieniało. To też jest gdzieś tam zalecane. No i zobaczcie po kolei. Najpierw konfigurujemy sobie, no, że chcemy mieć web serwer na przykład, tak, żeby móc sobie też podejrzeć już na samym urządzeniu, czy działa poprawnie. Później konfigurujemy, na których pinach mamy właśnie I2C wystawione. Później mamy jakiś sensor, który pokazuje status, czy urządzenie jest aktywne, czy nie dla Home Assistanta. Później mam tekst sensor odnośnie Wi-Fi. Tego używam później właśnie na wyświetlaczu, żeby pokazywać dane o połączeniu Wi-Fi. To za chwilkę Wam też pokażę. No i tu już są sensory, tak? Jakiś ADC, żeby mierzyć napięcie na samym urządzeniu. To są jakieś tam, powiedzmy, bonusowe, ale tu mamy te, które nas interesują, tak? Czyli BME, tak jak mówiłem, BME 280, czyli temperatura, ciśnienie i wilgotność. Cała konfiguracja sprowadza się tylko do tego kawałka kodu. Następnie właśnie ta luminancja. No i następnie pyły zawieszone, tak? Na końcu mam o, tu widzę, jakiś jest błąd, coś się zmieniło, no to pewnie sobie możemy to, tą brightness gdzieś tam usunąć. Nie pamiętam, jak to się komentarze robiło. O, dobra. I teraz już będzie dobrze. Wyświetlacz tak, na chipie SSD1306, też na I2C. I tutaj mam po prostu zrobione takie kolejne strony wyświetlacza, tak? Ja je zmieniam tam co chyba 5 sekund. Pierwsza strona to są informacje o właśnie tych pyłkach wszystkich, tak? O tej jakości powietrza. Później mamy jakieś rzeczy związane z pozostałymi czujnikami. Na końcu dane odnośnie Wi-Fi. No i te ekrany się po prostu co 5 sekund zmieniają. Na koniec jeszcze mam dodaną czcionkę. I to jest cała konfiguracja mojego czujnika. 254 linie kodu. A tak naprawdę dostarcza mnóstwo fajnych informacji i było to generalnie bardzo tanie w złożeniu. Dobra, no to teraz może uruchomimy ten mój właśnie sensor. Pokażę Wam, jak to działa. A, jeszcze może powiem, że Całość u mnie zabudowana jest w takiej obudowie. Ta obudowa nie jest jakoś tam specjalnie szczelna, z tego względu, że tutaj na dole, zobaczcie, tu jest miejsce właśnie na czujnik temperatury i na ten czujnik jakości powietrza, tak? Więc one no niestety nie są jakoś tam bardzo uszczelnione. To są takie kawałki, które zostały wydrukowane w 3D. Zresztą tak zaprojektowałem, zobaczcie, taką nakładkę na tą obudowę, taki grill, tak? Tutaj w tym miejscu wchodzi ten właśnie czujnik jakości powietrza, a tutaj jest przykręcany czujnik temperatury, ciśnienia i tak dalej. I to jest po prostu wklejone w obudowę, tak? Także tworzy, powiedzmy, tutaj szczelną całość, natomiast no wiadomo, że nie jest jakoś tam bardzo szczelny, stąd też pewnie te styki na goldpinach trochę zaśniedziały. Natomiast no, raz na 2 lata to tam nie jest problem, żeby to przeczyścić. Ten projekt oczywiście też udostępnię. Mówię, obudowę użyłem taką, dlatego że ją po prostu miałem. Natomiast ona, mówię, nie jest ani jakaś mała, ani ten, ale mi pasowała, tak? Dlatego że ja ją po prostu zamocowałem w miejscu, gdzie było przewidziane na balkonie gniazdko, którego nie używaliśmy. No i ona jest bezpośrednio połączona do 230 i po Wi-Fi ten czujnik no, podaje mi dane. Dobra, no to teraz może to poskładamy. Czyli tak, zobaczcie, tutaj sobie właśnie wchodzi ten czujniczek. On tak wchodzi bardzo mocno na wcisk, żeby był możliwie jak najbardziej szczelnie zamontowany. Natomiast no, nie ma tam żadnej uszczelki, więc, no, więc takiej szczelności wielkiej ta obudowa nie zachowuje pod tym kątem. No i zobaczcie, tak to wygląda po połączeniu pierwszych rzeczy. I jeszcze mi został czujnik właśnie ten temperatury i jego, zobaczcie, podłączamy sobie tutaj. Tak, też jest to tak przygotowane, żeby było na styk, żeby było w miarę szczelnie, tak? Dobra. No dobra, zobaczcie, całość poskładana, tak to wygląda. Na wyświetlaczu pojawiają się już poszczególne ekrany, tak, które zbierają dane z czujników, a dodatkowo on już jest podłączony do Wi-Fi i przekazuje te dane do Home Assistanta, tak? Pokażę wam teraz, jak w Home Assistancie to jeszcze wygląda. No i w sumie na tym będziemy chyba kończyć. Tak, teraz przejdźmy do mojego dashboardu głównego. No, tu już się pojawiły dane, tak, bo tutaj brakowało z tego czujnika. Tu mam jakieś tam te wszystkie poszczególne PM-y. Tu mam właśnie tą luminancję, tak, tu jest dość jasno, bo są lampy włączone. Ciśnienie, wilgotność powietrza, tak, temperatura. Jak widać od lamp też jest dość tutaj ciepło. No i te dane są zbierane, tak, na bieżąco, także no, tanim kosztem można fajne całkiem urządzenie zbudować, dokładnie takie, zbierające takie dane, których potrzebujemy, tak. Ja na przykład potrzebuję, nie wiem, danych o właśnie tych pyłach zawieszonych, bo no, gdzieś tam mam sąsiadów, którzy nie oszczędzają mnie, jeśli chodzi o jakość powietrza. No i mówię, takie rozwiązanie się fajnie sprawdza, także polecam, można to bardzo łatwo zbudować, możecie sobie dostosować do tego, czego potrzebujecie i złożyć właśnie taki czujnik, jaki Wam najbardziej odpowiada, jakich danych będziecie potrzebowali. Na dzisiaj tyle, mam nadzieję, że było ciekawie i że kogoś zainspirowałem. Mój projekt jest do wykonania w zasadzie przez każdego, wystarczy mieć, no nie wiem, lutownicę, tak? Nawet nie trzeba mieć jakichś tam płytek czy czegokolwiek no i kilka części, które sobie kupimy, te części są dosyć tanie. Jedynie ten czujnik jakości powietrza był drogi, ale no tam nie wiem, chyba za 200 zł kosztował, natomiast no, są też inne, znacznie tańsze, więc myślę, że za nie wiem, 100-2 można naprawdę fajne urządzenie zbudować. To na dzisiaj tyle, dzięki, do zobaczenia następnym razem, cześć.